Przede wszystkim, to znowu płynę 7, to dalszy ciąg Arcanum. Dobra, idziemy dalej do tego obozu kobiet. Mam tą białą chustę, więc nie powinno nam zbyt dużo grozić wejście do tego obozu. No, to zdecydowanie są kobiety. Co się sprowadza do naszej bandy, chłopczyku? Skąd wziąłeś tą opaskę? Dała mi ją biedna kobieta, która chce się do was dołączyć. Czemu nie przyszła to sama? Nie jest w stanie uciec z tego obozowiska na południu. A nie potrzebujemy takich, które nie potrafią same się obronić. Więc zostawicie ją tak na pastwę losu? Może nie zdajesz sobie sprawy z tego, gdzie się znajdujesz. Rozejrzyj się. To pustkowie, pożera nieprzygotowanych. W obozie jest przynajmniej bezpieczna. Nie możemy sobie pozwolić na kogoś, komu trzeba pomagać. Cóż mam jej powiedzieć? Że nic was nie obchodzi jej cierpienie? Współczuję jej, ale tutaj uczucia nie mają znaczenia. Mogę dać ci dla niej ten stary pistolet. Przekaż jej, że jeżeli chce się do nas przyłączyć, to niech wykorzysta go do ucieczki. Szturm na bramę tylko z tym starym gnatem to samobójstwo. Lepsza śmierć w walce niż życie w cierpieniach. Nie sądzę, żeby to miało ją pocieszyć. Takie jest życie. Chcesz czegoś jeszcze? Chyba nie. Nie za bardzo mnie interesuje, co one tu mają do powiedzenia. Okej, dobra, no to już możemy to zdjąć. Oczywiście dały tylko stary rewolwer. Bardzo miłe. Ale dobra. Przejdźmy na tą plażę cieni. Że znajdziemy tu te jakieś fajne rzeczy, o których wspominał ten kolekcjoner. Większy pająk. Okej, wiecie co? Muszę sobie tarczę ochronną. Mam moją katanę w gotowości, więc ruszajmy. Okej, trochę trucizny, ale Virgil się tym zajmuje. Wow. Oczywiście musiały się tu jakieś ciekawe rzeczy dziać. Starożytny żarnik. Okej, mam nadzieję, że to go zainteresuje. Okej. Starożytny zegarek. Jeszcze lepiej. I co my tu jeszcze mamy? No, schemat jakiś. Nie piszę, co to jest. Więc nie będę... O, starożytne tryby. Okej. Jeszcze kolejny jakiś schemat? Gdzie? Co się bije? A, to te małpy dziwne. Sygniatar czaszek. Naprawdę wydają naprawdę śmieszne dźwięki, kiedy giną. Ale jeszcze zdołamy się ich nasłuchać. Co to był za dziwny dźwięk? Nie wiem. Ale to było coś niepokojącego. Okej. Chyba nic więcej się tu już za bardzo ciekawego nie znajdziemy. W okolicy. Okej, kolejny zgniatacz. A jednak Magnus postanowił używać tego czegoś do rzucenia. Ale tylko na odległość. Ciekawe. Kompletnie nie umie rzucać, ale mimo to... Okej, dobra, nieważne. Awansowaliśmy o poziom. Więc... A co by tu dać? Mam jeden punkcik, więc teraz porozwijam dalej zręczność. Kolejny poziom... A nie, już mam tyle zręczności, ile chyba... Powinienem. Nie, bo to się wlicza z premią z rękawiczek. Czy to pozwoli na poniesienie walki wręcz? O, pozwoliło. To fajnie. To fajnie. Mógł wcześniej to rozwinąć. W sumie powinienem chyba ponieść uniki. Nie wiem, czy aż tak walka wręcz jest mi jeszcze dalej potrzebna. I tak mam już niemalże 100% szansę trafienia. Ale okej, dobra. Nie wygląda na to, że to są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy do wzięcia. Ciekawi mnie jeszcze...
Pochodzę sobie na lewo i prawo. Bo... ciekawi mnie to, co wspominał o tej bestii. Przechodzę może się jeszcze tędy. Mówił, że jest na północy stąd. A... nie ma tu nic. Przynajmniej żadna miejscówka się mi... nie pokazuje. No to... nie. To zajrzę jeszcze tutaj. Nie, to nie będzie takie łatwe. Więc... okej, speedruna. I może ręcznie sobie pójdę na północ od tego obozu. Ale najpierw. Zajdźmy do tego kolekcjonera. Mam kilka przedmiotów z plaży cieni. Starożytne tryby. Wyglądają nieźle, załatwione. Wezmę to, a ty możesz wziąć tę broń. Okej. Co to jest? Korpus starożytnego pistoletu? Nie. Gdzie jest ta broń? Nie widzę żadnej broni. Czy to ma być ta broń? Ten korpus starożytnego pistoletu? Nie wiem. Jakieś starożytne schematy. Okej. Spróbujemy porozmawiać z nią. Nie z tobą, Virgilu, z nią. Wracam, by pomóc ci uciec. Rozmawiałeś z Lorią? Nie zamierzają mnie uratować? Nie chcą mieć nic do czynienia z tymi, które nie są w stanie zadbać o siebie same. Bo mają rację. Jeżeli chcę być wśród nich mile widziana, powinna być w stanie sama wyrwać się z więzów. Proszę, pozwól mi sobie pomóc. Wędrówka do ich obozu może być niebezpieczna. Zrobiłbyś to dla mnie? Ogromnie ci dziękuję i pokornie przyjmuję twoją pomoc. Chodź ze mną, a to pistolet, który mi dały dla ciebie. Okej, nie ma za co, chodź. Radzę, by powiedział pan tej kobiecie, by przestała za panem chodzić lub będę zmuszony pana zaatakować. Nie wolno jej opuszczać tego miejsca, ani zadawać się z nieznajomymi. Ona nie zadaje się z nieznajomymi. Należy do mnie. Co to znaczy, że należy do ciebie? Terwald mi ją sprzedał. O, wybacz mój panie, nie wiedziałem. Przepraszam za kłopot. Okej. To kolejny przykład tego, jak zdolności perswazyjne ułatwiają życie w Arkanum. Okej, przejdziemy się na północ od tego obozowiska. Chociaż to jest tylko woda. Nic tu nie ma. Serio. Na mapie nie widać, żeby tu była woda jakaś na północ od tego obozowiska. Gra oszukuje. Okej, dobra, to w takim razie jak się dostać gdzieś indziej na tą wyspie? Może to jest cienka woda? O, da się przed nią przechodzić. Okej. No to poszperamy trochę. O, tu jest jakaś ścieżka, może dokąd prowadzi. Chodzimy w tym momencie o znalezienie tego potwora, który terroryzuje. Te okolice. No i tutaj ścieżka się kończy. Okej, jest jakaś drewniana skrzynia. Dobra, zróbmy to tak. Ciach. 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 Okej, dobra. Ten dźwięk to chyba jest jak Magnus ekwipuje właśnie. To jest dźwięk
jak się ekwipuje zaklęty, znaczy przeklęty przedmiot. Więc to jedna tajemnica wyjaśniona. No właśnie, co jest z tym pistoletem? Trzymaj go. Okej, dużo złota, fajnie. A czy coś jeszcze poza tym? Nic. Może w obozie powiedzą nam coś więcej na temat tej bestii. Okej. Jeszcze nie skończyliśmy z tą bestią. W ten czy inny sposób w końcu ją wytropimy i zgładzimy. Okej. To kobieta, o której była mowa, chce się do was przyłączyć. A, dziękuję za pomoc, jako okazało się, mimo iż nie jestem pewna, czy to dla niej najlepsze rozwiązanie. Jak już mówiłem, zginie, jeżeli nie będzie się w stanie sama o siebie zatroszczyć. Więc pozwolicie się jej do was przyłączyć? No owszem, może z nami zostać. Dzięki i daj znać, jeżeli będziesz czegoś ode mnie potrzebowała. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. Nigdy nie zapomnę ci tego, jak mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Powodzenia. Okej. Magnus się świeci na żółto. Nie wiadomo dlaczego. Ale dobra, niech się świeci. Jak chce. Okej. Z powrotem do obozu. I mamy Torvalda, z którym musimy porozmawiać, więc załatwmy tą sprawę szybko i sprawnie. Uważaj, chłopcze, gdzie łazisz? To nie jest miejsce dla słabe uszy. Może lepiej idź sobie stąd. A kimże jesteś, aby tak uważać? A to właśnie chodzi, chłopcze. Może masz w sobie trochę siły i odwagi? Nazywam się Gorin, jestem panem dołu. Co cię tu sprowadza? Tylko się rozglądam. Gorynie, co to dół? To jest dół, chłopcze. Tu jest dwóch więźniów, ma problem. Tu najczęściej rozwiązuje się go tutaj. Tu albo poprzez Torvalda dwa głazy. Więźniowie często obstawiają wyniki. Jest tu nawet parę osób, które zarabiają sobie na ciągłych walkach. Pozwolisz, że dam ci jeszcze parę pytań? Kim jest ten Torvald dwa głazy? Torvald dwa głazy to on rządzi na tej wyspie. Twardy, mały krasnolud. Jest tu z nas najdłużej i nikt nie kwestionuje jego słów. Ma dużego półogro imieniem Ogdin, wielka pięść, aby dopilnować, że tu już zostanie. Okej. Dobra. To chyba z tym Ogdinem musimy porozmawiać. Więc zróbmy to. Czy coś się stało? Powiedziano mi, że mam porozmawiać z Ogdinem. Ja jestem Ogdin. O czym chcesz ze mną rozmawiać? Jeszcze porozmawiać z krasnoludem o imieniu Torvald. To bardzo ważne. Torvald mieszka za tymi drzwiami. Tylko wybrana garstka może liczyć na audiencję. To do mnie należy wybór tych osób. Nie obraź się, ale jak na ogra wydasz się bardzo elokwentny. Nie czuję się obrażony, mój panie. Właśnie jestem jedynie półogrem. Nigdy nie miałem kontaktu z żadnym z moich rodziców. Nie posiadam informacji dotyczących natury mojego rodu. Nigdy nie znałeś swoich rodziców? Nie, najwyraźniej pamiętam sierociniec, lecz jest coś osobliwego w tych wspomnieniach. Co takiego? To rzecz wielce dziwna. Jak pamiętam, wszystkie pozostałe dzieci, tak jak ja, były półogrami. Co z tym dziwnego? Rzadko się zdarza, aby człowiek i ogr mieli potomstwo, a w większości z nich jest to spowodowane przemocą. Uważam, że jeśli nastąpiłaby znacząca liczba gwałtów popełnionych przez ogry, gazety byłyby przepełnione nowinami do ich nawoływaniami do ich wyeliminowania. Aha. Czy kiedykolwiek byłeś mieszczany w jakimś domu? Nie, pamiętam, że od lat mojej młodości pracowałem od świtu do zmierzchu w drukarni. Potem udawałem się do magazynu, gdzie mogłem odpocząć przez kilka godzin. Następnego dnia wstawałem przed świtem i znów pracowałem. To brzmi bardzo smutno. Jak długo tam pracowałeś? Nie mam pojęcia. W końcu zostałem uratowany przez dobrze ustawionego gnoma, który z wysokiej zapłaty za tą
niewygodę zrobił wielkie przedstawienie. Teraz postrzegam to jako społecznie akceptowaną formę sprzedaży i zakupu osób. Pracowałem dla pana Chaplaina i zanim zostałem tu zesłany. Czemu to zostałeś zesłany? Pan Chaplain nie chciał, żeby dzikus obserwował jego gości, więc zatrudnił dla mnie nauczycielkę. Na imię jej było Miriam. Zanim jej nie poznałem, nie wiedziałem, że ludzie potrafią być mili, ani wręcz nie wiedziałem, co to miły oznacza. Uczyła mnie przez 3 lata, zanim nie zacząłem zadawać zbyt wielu pytań. Co się stało potem? Im więcej się wypytywałem, tym bardziej pan Chaplain stawał się niezadowolony. Pewnego ranka przyszedł posterunkowy i odeskortował mnie stamtąd. Nawet nie zobaczyłem pana Chaplaina. Mój los nie był mi znany, zanim nie trafiłem na płynący mu tu statek. Czemu cię to zesłali? Ludzie nie lubią jak ich własność zadaje zbyt wiele trudnych pytań. Będąc wpływowym gnomem, nie miał wielu trudnych z wysłaniem mnie tutaj. Stanowiłem dla niego potencjalnego podżegacza pracowników. Tak mi ciebie żal. Czy pozwolisz mi zobaczyć się z Torvaldem? Przysięgłem sobie przestrzegać specyficzne zasady. Nikt nie wchodzi tutaj, dopóki nie udowodni swojej wartości na polu walki. Że tak to wyrażę. Pole walki? W tym przypadku polem walki jest dół. Barbarzyński, ale efektywne w odsiewaniu niepożądanego elementu. Dół. Na wyspie nie ma zbyt wiele rozrywki, więc ludzie wymyślili sobie własną barbarzyńską formę rozrywki. Walkę w dole. Więc muszę udowodnić swoją wartość w dole? Wygrać walkę? Tak, jeśli jesteś zainteresowany, to idź porozmawiać z Gorinem, panem dołu. On zaaranżuje dla ciebie walkę, jeśli tego chcesz. Wygranie walki w dole jest jedynym sposobem na audiencję z Torvaldem? Obawiam się, że tak. Jesteś edukowany. Widzisz przecież, że nie jestem szaraczkiem. Tak, miło się z tobą rozmawiać. To miła odmiana. Czy muszę zawracać sobie głowę tą barbarzyńską walką? To bezcelowa przemoc. A wyglądasz mi na porządną osobę i nie wykrywam żadnych podstępów z twojej strony. Torvald nie będzie ze mnie zadowolony, ale wchodź. Okej, dziękuję. Aby nie zakłócało to spokoju, gdy pełnisz straż. Przyjemność po mojej stronie, no to... miłego dnia. Okej, możemy porozmawiać z tym Torvaldem, ale wiecie co? I tak powalczymy sobie w tym dole. Ponieważ czemu by nie? Chcę się zapisać na walkę. Ogdin, przysłał cię tu, żebyś walczył? Nie wiem, czy to znaczy, że cię lubi, czy cię nienawidzi. Nieważne, niedługo dowiemy się, co jesteś warty. Będziesz walczył z tym, co masz przy sobie. Poza tym nie ma żadnych reguł. Tylko jeden wychodzi z dołu, chłopcze, jesteś gotowy do walki. Dobra. Nie, mówiłem ci, do dołu chłopcy wchodzisz sam. Nie można przyprowadzić tam swoich przyjaciół. Można poczekać, aż skończysz walczyć. Okej, dobra. Sure. I'll do it later. It is done. Jak sobie poczekają? Ciekawe, czy im nie przeszkadzi trochę magii w dole. Okej. Jakiś bork. Cokolwiek to nie jest. Wow. Aż silny gość. A nic nie miał ciekawego. Trochę zajęło go ubicie, ale to dobrze. Znaczy, że dają duszę expa. Moje gratulacje. Gorinie, czy nie macie tu żadnych prawdziwych wojowników? Ha! Wierz mi, jesteś twardym zawodnikiem. Wchodź, tam już będzie czekać na ciebie kolejny wojownik. Jakiś człowiek, bandyta. 12 poziom. O wow, nad mnie raz trafił. Wow. I jakiś miecz. Ale też chyba nic ciekawego. Znowu wygrałeś. Okej, safe. Oczywiście, jeżeli zostali ci tam jeszcze jacyś wojownicy. Ha, wierz mi, jesteś twardym zawodnikiem, dobra. Teraz tym razem jakiś elf złodziej. O, ten nad całkiem nieźle mnie poharatał. A ja mam jakiś magiczny sztylet. Okej, dzięki Virgil. No dobra. To przed następną walką. Ten ma pecha. Nie trafia mnie zbyt często. Aczkolwiek... A miał jakąś kolczugę. Niepotrzebne mi kolczugi. Tak. Okej, ma jeszcze kogoś. W
więc tym razem może się przydać ta ognista kula. Okej, dobra. On jest najsilniejszy. Dobra, najpierw zajmę się kapłanem. Okej, zamienił się w żywiołaka ognia. Ale to mu nie pomoże. Okej, stracił morale. Zbroja uszkodzona. A tak, to jest przez dlatego, że jest w postaci ognia. Wiecie co? W sumie nie chcę sobie uszkadzać zbroi. O, to mocno boli. Mogę użyć krzywdy. Wow. Nie, sorry, to nie to. Krzywda. Okej, tak lepiej. Ty miałeś miecz. Ale nic ciekawego. Okej. Dobra, teraz sobie poczekam, żeby zregenerować wytrzymałość. Tarcza ochronna. I ciekawe, czy ma jeszcze jakiś wojowników. Nigdy wcześniej nie widziałem niczego podobnego. Jesteś Brytanem maniakiem. Tego dołu nigdy nie widziałem straszniejszego wojownika. To jest następny. Chłopie, nikt nie byłby na tyle głupi, żeby z tobą walczyć. Pokonałeś wszystkich naszych najlepszych. Muszę przyznać, że to czyni się czempionem. Wydaje mi się, że tutaj się będą starać się nie wchodzić ci w paradę. Okej, tak też powinni. Mojego dnia, Górinie. Czy dostaliśmy w zamian za to jakoś złoto? Chyba nie za bardzo. No cóż. Dobra, odstawię kij. A właśnie, zauważyłem, że dopóki miałem laskę, to tarcza ciągnęła moc z laski, a nie z mojej wytrzymałości. Okej, fajnie wiedzieć. Możecie wrócić już do mnie? Okej. I teraz możemy spokojnie już porozmawiać z Thorvaldem. Ciekawe, co będzie miał nam do powiedzenia. Dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.